Czy pamiętacie stare dobre czasy, kiedy zasiadając do gry, czuliście dreszczyk emocji, czegoś nieoczekiwanego, czegoś, co było czymś nowym, a przede wszystkim czegoś, co robiło mega klimat? Mam wrażenie, że gry kiedyś bardziej emanowały klimatem. Częściej się zdarzało, że zagłębiałem się w świat fabuły gry tak naprawdę emocjonalnie, tak naprawdę przenosząc się tam w pewnym sensie i utożsamiając tym, co się dzieje ze światem, który eksplorowałem oraz z bohaterami, których poznawałem. Obecnie nieco mniejsze wrażenia czerpię z gier, chociaż nadal potrafię oczywiście odkryć coś nowego i się tym cieszyć. Niemniej jednak King's Arthur Knight's Tale, ta gra zaskoczyła mnie pozytywnie, właśnie przywracając poczucie klimatu, którego nie czułem już, słuchajcie, od ładnych paru lat. I to w gatunku, który również w jakiś sposób się z nim troszeczkę zacząłem rozmijać, a kiedyś był moim numerem jeden. Otóż komputerowy RPG, gry RPG były kiedyś dla mnie jednym z moich ulubionych gatunków. Spędzałem ogrom czasu w RPG-ach, czytałem, bo bardzo często te gry wiązały się z dużą ilością tekstu, zwłaszcza takie gry jak Planescape Torment, chyba jedna z bardziej rekordowych ilości tekstu, ale oczywiście Baldur's Gate i inne z tej serii, najczęściej z zapomnianych krain, ale nie tylko. No i bardzo wtedy utożsamiałem się z eksploracją i z tą przygodą, którą serwowali mi twórcy. Lata jednak minęły i tak jakoś kolejne ostatnimi czasy RPG, które miałem okazję gdzieś tam liznąć, nie robiły na mnie takiego wrażenia. A co więcej, często męczyły mnie, jeżeli były zbytnio oldschoolowe pod względem właśnie ilości czytania. Teraz, kiedy mam mniej czasu na granie, tak to niestety bywa w dorosłym życiu, to ilość tekstu niekoniecznie jest dla mnie plusem. Bardzo natomiast cenię zdolność opowiedzenia historii oraz przekazania jakiegoś takiego wrażenia na temat świata gry. I to jest na pewno coś, co da się zrobić nie tylko ścianami tekstu, ale również poprzez narrację właśnie taką bardziej oszczędną, poprzez tworzenie klimatycznych lokacji, poprzez tworzenie klimatycznych wydarzeń w samym świecie gry. I słuchajcie, King's Arthur Knight's Tale to jest gra, która jest takim w zasadzie częściowo staroszkolnym RPG-iem od strony fabularnej, a jednocześnie jest grą też turową, która gdzieś tam nawiązuje w jakimś takim stopniu do serii UFO Enemy Unknown. Jeśli chodzi o pierwszą grę z tej całej serii, to jestem mega fanem i będę tutaj troszeczkę się do tego odnosił. Pomimo, że tutaj jest klimat średniowieczny, ale magiczny, nie tylko średniowieczny, ale również właśnie taki dark fantasy, to jednak pierwsze UFO troszeczkę tutaj gdzieś tam będę dokonywał pewnych porównań. Również te nowsze części XCOM-owe gdzieś tutaj znajdziemy jakieś tam elementy w systemie walki, ale no właśnie, ta gra robi dostatecznie dużo inaczej, żeby być ciekawą, i dostatecznie dużo robi dobrze takich rzeczy podstawowych, żeby znowu też być ciekawą i angażującą. Wiecie, jest to tytuł w pewnym sensie niepozorny, ponieważ jeżeli spojrzycie na grafikę, na screenshoty czy nawet na filmiki, to szczerze powiedziawszy nie robi to wielkiego pozytywnego wrażenia. Ja odnoszę takie wrażenie, że ta grafika po prostu jest kiepska generalnie, chociaż udaje się twórcom budować klimat. I chyba tutaj trzeba oddać hołd właśnie, że ci twórcy miewają problemy z ogarnięciem silnika graficznego w swoich grach, zauważyłem, bo ich jedna z poprzednich gier, Inquisitor Martyr w świecie Warhammera 40 000. Klimat świetnie zbudowany, natomiast jeśli chodzi o silnik graficzny, to na pewno na kolana nie rzuca, prawda?
i z wydajnością oczywiście też były pewne problemy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z grafiką, którą bym powiedział, że jest nawet gorsza niż Inquisitor Martyr. Ta gra była bardzo długo we wczesnym dostępie, mam takie wrażenie. Nie wiem ile, ale pamiętam, że widywałem screenshoty tej gry już od dłuższego czasu, od paru lat. I jakieś tam wzmianki, że coś nowego jest, jakaś aktualizacja. Natomiast patrząc na na grafiki, tak pobieżnie patrząc na grę, jakoś zupełnie nie byłem zainteresowany, napalony, po prostu omijałem. I tak jakoś teraz wyszło, że coś mnie tknęło i rzuciłem okiem przy premierze właśnie tego tytułu. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony i przyjemnie mi się tutaj gra. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o grafikę, to mamy do czynienia z grą topornie zrobioną od strony technicznej, niestety. Grając na maksymalnych ustawieniach graficznych, no gra jakoś mi działa w tych 60 FPS-ach, ale ma wbudowany motion blur, który jest po prostu nie do wyłączenia w zasadzie. To znaczy można go wyłączyć obniżając, zdaje się, shadery. Natomiast psując tym samym w ogóle ogólny odbiór graficzny. I to jest coś, czego ja naprawdę w grach nie znoszę, jeżeli mamy coś takiego, że po prostu motion blur, czyli rozmycie w ruchu, jest na stałe wbudowane. Ja gardzę tym efektem i on powoduje u mnie po prostu mdłości dosłownie. Więc tak, na szczęście gra nie jest... Nie ma w niej dużo szybko ruszającego się obrazu, więc da się przeżyć. Natomiast moim zdaniem nie poprawia to walorów estetycznych, a je pogarsza. No i to jest jakby na początek, muszę wam powiedzieć o tych gorszych stronach tego tytułu. Natomiast jeżeli przełkniecie techniczną stronę, to spotkacie się z masą fajnych rozwiązań growych. I przede wszystkim ze zbudowanym, bardzo ciekawym, angażującym światem. Ja już dawno nie byłem tak zaangażowany w świat gry i w to, co tam w tym tytule robię, jak właśnie w King's Arthur Knight's Tale. Tutaj bowiem mamy ciekawy twist, znowu zaskoczenie dla mnie, ponieważ kiedy usłyszałem, że to jest gra wzorowana trochę na legendzie króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu, to pomyślałem sobie, mnie takie klimaty króla Artura jakoś nigdy nie pociągały, to jest taka dość brytyjska rzecz, bym powiedział, a przynajmniej ogólnie rzecz biorąc angielska, nawet może bardziej Amerykanom bliska jako potomkom Brytyjczyków osiedlającym się w Stanach Zjednoczonych, natomiast u nas tutaj nigdy ta legenda rycerzy Okrągłego Stołu króla Artura nie była jakoś chyba mocno popularna i ja sam też nie jestem wielkim fanem gier średniowiecznych. Jeżeli mam do czynienia z takim czystym średniowieczem, bez żadnego fantazy, to niespecjalnie. To nie jest mój świat, to nie jest mój klimat, chociaż realną walkę na miecze ćwiczyłem, potrafię władać bronią białą troszeczkę, więc owszem, nawet kwestia bractw rycerskich i tak dalej jest mi znana i byłem również uczestnikiem, więc troszeczkę od tej strony dobrze się bawiłem, natomiast jeśli chodzi o gry komputerowe, to jakby nie jestem maniakiem średniowiecza i rycerstwa. Natomiast to, czym ta gra zaskakuje, to twistem na temat tej opowieści, tej legendy o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. I mamy to tylko jako takie ogólną inspirację, bo gra jest dość mocno przetasowuje tą klasyczną opowieść. Przede wszystkim, co fajne moim zdaniem, wcielamy się w Mordreda, czyli w zasadzie przeciwnika króla Artura. I jako Mordred staramy się zjednoczyć wokół siebie rycerzy i szukać sojuszników. Fabuła, w ogóle początek gry, zaczyna się po tym, jak król Artur z Mordredem stoczyli śmiertelny bój, w którym, co ciekawe, oboje nawzajem się ranili śmiertelnie i teoretycznie
zginęli. Zostali oni ożywieni, zdaje się, przez panią z jeziora, która w jedynie znanym sobie celu powołała ich ponownie do życia. No i startujemy Mordredem, który próbuje ogarnąć, co się stało. Jesteśmy w zasadzie w zamku Camelot, który jest jakoś taki zdezelowany, taką ruderą jest i tak dalej. No i decydujemy się jako Mordred odbudować potęgę Camelotu, szukać sojuszników i szukać króla Artura, żeby go chyba definitywnie ukatrupić. Bo skoro my zostaliśmy ożywieni, to wiemy też, że król Artur również. No i generalnie chcemy dokończyć sprawę. I no, ten twist już sam sobie dość ciekawie, jakby powiedziałbym, wystarcza. Ale tutaj jest jeszcze więcej, bo świat jest generalnie taki taki dark fantasy, czyli mamy elementy magii, zdecydowanie mamy. Nie ma jej za dużo, jest tak w sam raz, jest tak mrocznie, klimatycznie. Jeżeli magia jest, to ona jest, docenia się ją w pewnym sensie, w przeciwieństwie do gier, które ładują nam ze wszystkich stron po prostu kolorowe czary i to wszystko się dewaluuje. Tutaj mamy poczucie, że ta magia, te elementy świata nadnaturalnego, one po prostu są ciekawe i mam wrażenie, że się bardziej docenia, bo są tylko taką pewną mniejszością wobec jednak oręża typu miecze, zbroje płytowe i tego typu sprawy. Fajnie jest to zbalansowane moim zdaniem. No i też ciekawe jest, że nasz Mordred może bardzo ciekawie podejmować wybory moralne i może decydować, jakich sojuszników szuka. Sojusznicy mają różną naturę, powiedzmy, czyli niektórzy są bardziej na dobre uczynki zorientowani, drudzy na bardziej takie nie trzymanie się żadnych konwencji, po prostu działanie bez skrupułów. I możemy decydować w zasadzie, jaki Camelot i jaką drużynę rycerzy okręgłego stołu będziemy budować. I nasze czyny będą oczywiście też wpływały na to, czy poszczególne postacie będą z nami sympatyzować, czy nie. Możemy ich lojalność zdobywać lub tracić. Ja tutaj nagrywam, słuchajcie, to troszeczkę też w formie wrażeń bardziej pierwszych niż recenzji. To znaczy, że pograłem trochę, jestem w trakcie rozgrywki na tyle, że mogę powiedzieć, że gra jest fajna i mogę wymienić jej szereg zalet. Natomiast gra nie uczy zbyt dobrze, nie tłumaczy zbyt dobrze działania niektórych systemów, takich właśnie jak lojalność. I nie do końca jeszcze widzę, co zwiększanie się lojalności lub zmniejszanie się, gdzie to się przelicza. Mamy w ogóle taki ekran lojalnościowy, zauważyłem, ale jeszcze tam nie mam odblokowane nic. Tam są takie, powiedzmy, jakieś perki dodatkowe. Troszeczkę to przypomina system, powiedziałbym, z Warhammera 40 000 Inquisitor Martyr, tylko że jest bardziej, wydaje mi się, rozbudowane. I możemy tam zwiększać różne bonusy i są jakieś tam sloty postaci. Właśnie to jeszcze nie do końca wiem, co to robi. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze inną przestrzeń podejmowania decyzji wyborów ścieżki, ponieważ możemy nie tylko pomiędzy dobrem a złem operować, ale możemy również pomiędzy sympatyzowaniem z chrześcijaństwem a sympatyzowaniem z wiarą w starych bogów. I mamy szereg decyzji fabularnych w grze i również mamy takie, powiedzmy, drzewko, że możemy iść właśnie bardziej w wybory, które poprzez wiarę chrześcijańską będą walczyły ze złem i tak dalej, albo poprzez wiarę w starych bogów będą realizowały tam inne cele. I nie jest tak, że jedno jest dobro, a drugie jest zło, z tego co zauważyłem. Bardzo dobrze, bo by mnie to wkurzało. A można ewidentnie korzystać albo z jednej, albo z drugiej ścieżki, albo trochę z tego, trochę z tego. Fajna sprawa, ja wybieram wiarę w starych bogów, wydaje mi się to ciekawsze. No właśnie, fajnie, że taki wybór jest. Sama rozgrywka składa się z dwóch takich głównych elementów. Tutaj troszeczkę mi to
do gier pokroju UFO właśnie czy XCOMów pasuje, ponieważ mamy rozgrywkę na mapie świata, gdzie zarządzamy pewnymi surowcami, wykonujemy takie, powiedzmy, fabularyzowane, decyzyjne mini-misje i rozbudowujemy nasz zamek Camelot, robimy tam różne rzeczy, żeby to optymalizować, rozwijać i tak dalej, i tak dalej. To jest taka mapa, powiedzmy, ta strategiczna. No i podczas misji, normalnych misji, mamy rozgrywkę na mapach taktycznych, gdzie za pomocą naszej drużyny po prostu eksplorujemy i walczymy, realizując oczywiście zadania fabularne. Jeśli chodzi o zadania fabularne i fabularność gry, to z tego, co na razie grając te już parę godzin zauważyłem, fajnie jest, mamy poczucie takie, że dzieje się coś fabularnie cały czas. Coś, co misję, coś nowego odkrywam. Co misję spotykam jakąś ciekawą postać, która ma swoją historię, i nie jest to przegadane. To jest właśnie ten plus. To jest, wracam tutaj łukiem do tego, co mówiłem na początku, że ja nie mam teraz chęci spędzać czasu w grze, która mi serwuje na byle dialog ścianę tekstu. Bo niestety mam wrażenie, że niektóre gry zaczęły iść w ilość, nie w jakość, i ta ilość tekstu nie zawsze, a nawet coraz rzadziej się zaczęła przekładać na faktycznie jakąś głębię w tym wszystkim. Tutaj mamy dialogi dość krótkie, zwięzłe, ale esencjonalne i szkicujące przed nami ten świat. Po prostu pokazujące nam różne niuanse, relacji postaci, ich przygód i tak dalej, i tak dalej. Super, po prostu dla mnie rewelacja, że krótko, a po prostu treściwie i klimatycznie, że to, co jest, te dialogi, które są, one faktycznie są warte tego, żeby je przesłuchać, żeby je przeczytać. Zresztą większość rzeczy jest zrobiona voice actingiem, jeśli chodzi o dialogi wewnątrz misji taktycznych, więc to jest świetna sprawa, że naprawdę warto zwrócić na to uwagę. I to dla mnie daje takie poczucie, że ja jestem tam po coś. Ja nie jestem tam tylko po to, żeby wyrzezać po prostu mopki na mapie, tylko jestem po to, żeby tam zrealizować pewne zadanie. No i teraz przejdźmy do tego, tych rozgrywek taktycznych, bo to jest, słuchajcie, jeden z filarów tej gry, tak jak w serii UFO Enemy Unknown filarem była tak naprawdę walka taktyczna. Mieliśmy mapę strategiczną i jakieś tam rzeczy ekonomiczne do zrobienia. Tak naprawdę większość czasu spędzaliśmy na potyczkach taktycznych. I tutaj też tak jest. I magia udanej gry tego typu polega na tym, że te rozgrywki taktyczne, turowe, tutaj jest właśnie turowa walka, muszą być zrobione no po prostu perfekcyjnie, a przynajmniej dostatecznie dobrze, żeby rozgrywanie ich raz za razem, bo będziemy po prostu robić tego dużo, na tym gra generalnie polega, żeby to było miodne, żeby to było przyjemne, żeby to satysfakcjonowało. I słuchajcie, satysfakcjonuje w tej grze, nie pamiętam, gry turowej, taktycznej, której taką satysfakcję odczuwałem. Od razu mi się przypomina po prostu dobre strony pierwszych moich przygód z serią właśnie UFO, XCOM. Dlaczego? Dlatego, że tutaj słuchajcie, jest szereg naprawdę elementów. No, zacznijmy od tego najbanalniejszego do opisania, czyli jest klimat. Grafika co prawda nie rzuca na kolana, ale lokacje są zbudowane klimatycznie, jest fenomenalna muzyka, to od razu mówię, muzyka świetna i udźwiękowienie, które robi robotę. Co to znaczy, że udźwiękowienie? Jeżeli zadajemy ciosy, a walczymy głównie bronią białą, mieczami, toporami, tego typu rzeczami, tak? Tudzież łukami, no i magią, to każdy cios po prostu tak mięsiście słychać, tak dobry jest ten feedback dźwiękowy,
że jak wchodzi cios, to czujemy po prostu, że weszło. Mamy tam taką satysfakcję. Naprawdę, ja jestem bardzo wyczulony na kwestię oprawy dźwiękowej i to jest dla mnie zawsze ważne, ale w większości gier można przeżyć, jak to jest tak zrobione średnio. Natomiast tu jest tak zrobione to dobrze, że to buduje mega klimat i jak wchodzą nasze ciosy, to za każdym razem, słysząc to chrzęśnięcie, to takie chlaśnięcie, no jakkolwiek to by opisać, to po prostu mamy satysfakcję. To jest najprostsze do wytłumaczenia, tak? Feedback dźwiękowy, ważna sprawa. No ale mechanika. Słuchajcie, mechanika turowa w tej grze jest genialna. Jest czytelna dostatecznie, że można jakby nie trzeba przeczytać pół książki jakiegoś tutoriala, żeby zrozumieć, jak grać. Natomiast daje to ciekawe możliwości taktyczne i po raz pierwszy od dawna też mam takie poczucie, że jak coś, że jestem po prostu w pewnym sensie dobry w grze. To znaczy, że widzę, że sprytnie umiem wykorzystać sytuację taktyczną i mam satysfakcję z tego, że kolejne moje ruchy prowadzą do jakiegoś tam pożądanego rezultatu. Ta gra troszeczkę tak jak w serii właśnie pamiętam z lat 90., początek lat 90., to mi na całe życie zostanie wspomnienie, jak grałem w UFO Enemy Unknown na Amidze i miałem chyba tam z dwie klatki na sekundę animację, jak pociec leciał czy coś takiego. W każdym razie dobre rozstawienie żołnierzy, odpowiednia zasadzka, wykorzystanie terenu, to dawało przewagę i to po prostu sprawiało, że się wygrywało lub przegrywało. Tutaj też tak jest. Nie jest to trudne do ogarnięcia, tak jak mówię, bardzo jest łatwo się w tym zorientować, ale też bardzo jest satysfakcjonujące podejmowanie decyzji i obserwowanie ich rezultatów. Naprawdę możemy, fajnie rozstawiając naszych żołnierzy, wydając odpowiednie decyzje, czy się przyczaić, włączyć obserwację, czy wykorzystać taki skill, czy inny skill, w jakiej kolejności, bo podczas naszej tury możemy dowolnie ruszać w dowolnej kolejności naszymi żołnierzami i możemy zużywać dowolną ilość punktów ruchu, a potem innego użyć i to daje fajne możliwości tworzenia pewnych kombinacji, gdzie używamy jednego skilla jednej postaci, potem przełączamy się na inną, dzięki temu, że ta pierwsza na przykład zmiękczyła jakąś postać swoim skillem, to innej postaci z kolei inna umiejętność lepiej wchodzi i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to skomplikowane, a satysfakcjonujące. Podobnie satysfakcjonujący, choć nieco złożony do zrozumienia go w takich liczbach, w niuansach, jest system, słuchajcie, zdrowia i pancerzy. Tutaj twórcy stwierdzili, że nie będą się ograniczać do typowych rzeczy, jakie są w branży, a zrobią coś więcej. I to się ceni, to się ceni. W ogóle grając w King's Arthur Knight's Tale, mam takie wrażenie, że od strony designu gry, stworzenia gry jako takiej, nie silnika graficznego, który, tak jak mówię, to jest kwestia, z którą sobie ci twórcy tak dość średnio radzą, ale od strony zbudowania klimatu i mechaniki gry, bo to nie jest tylko klimat, to jest też mechanika gry, to twórcy mieli pomysł w ogóle, jak zrobić coś więcej niż takie oczywiste oczywistości. I to się ceni, bo to daje poczucie, że gram w jakąś grę w pewnym sensie wyjątkową, a nie w kopię w klej po prostu rozwiązania, które są wszędzie dookoła. Mamy tutaj, słuchajcie, jeśli chodzi o zdrowie i coś, co jest wykorzystywane w walce, mamy aż trzy w zasadzie elementy. Pierwszym z nich jest pancerz. Są punkty pancerza, które możemy tracić w wyniku różnych ciosów, które zbieramy. I osłabia się pancerz. Pancerz, z kolei punkty pancerza, ilość punktów pancerza wpływa na pomniejszanie damage'u, który dostajemy. No, logiczne jest to w zasadzie, tak? Drugą rzecz to mamy punkty zdrowia lub życia. Zdrowie i życie mi się mylą wzajemnie, ale powiedzmy są punkty zdrowia, zdaje się. W każdym razie punkty takie, które
po ciosach w pancerz, to co wchodzi, to pomniejsza nasze takie, takie samopoczucie doraźne. To jest właśnie takie, powiedzmy, zdrowie. I możemy po prostu odnieść pewne obrażenia, ale możemy te obrażenia łatwo też wyleczyć potionką lub w inny sposób, o czym zaraz. No i mamy jeszcze trzeci element, to jest to takie życie, to jest takie trwałe, powiedzmy, zdrowie, które po ciosach w pancerz i to takie doraźne życie wchodzi w to głębsze życie, tak? I tutaj możemy odnieść obrażenia, które mogło doprowadzić do jakiejś w ogóle albo do śmierci postaci, albo do jej okaleczenia trwałego. Żadna z moich postaci jeszcze nie doznała jakichś trwałych okaleczeń, ale rozumiem, że to będą jakieś trwałe debuffy. Może to będzie coś w stylu, nie wiem, ktoś ma, nie wiem, nie ma ręki albo coś takiego. Wygląda to przynajmniej na pierwszy rzut oka właśnie fajnie. I teraz tak. Podczas rozgrywek taktycznych na mapie możemy się save'ować, aczkolwiek nie na każdej mapie, bo są takie jakby typy misji, które w ogóle nie pozwalają się save'ować w trakcie, ale większość pozwala się save'ować w trakcie. No ale te mapki są na tyle duże, że troszeczkę długo, relatywnie długo je gramy. I mamy zazwyczaj ileś tam grup przeciwników. I teraz tak. Na misję możemy wziąć maksymalnie dwie potionki na postać, tak naprawdę. A jedna potionka odnowi nam, powiedzmy, tego powierzchownego zdrowia tam z połowę. Przynajmniej na początku tak jest. No i teraz to, co ciekawe, to, że po mapie rozrzucone są ogniska. Przy ognisku, jak się domyślacie, możemy odpocząć, ale możemy odpocząć tam na dwa sposoby. Pierwszym jest odnowa tego powierzchownego zdrowia. Drugim, i tutaj wybieramy albo to, jest odnowa punktów pancerza. No i teraz, jeżeli wsoczyliśmy bitwę, to pewnie mamy uszkodzenia pancerza, to prawie na pewno jakieś mamy. No i możemy mieć jakieś uszkodzenia tych punktów zdrowia. I te punkty zdrowia w zasadzie, no to jest już niebezpieczne. Jak to zdrowie zaczyna spadać, no to możemy w ogóle odnieść te poważniejsze obrażenia i tak dalej. Tego takiego zdrowia bardziej dogłębnego. Wybaczcie, że ja tutaj po prostu wymyślam nazwy w pewnym sensie, ale nie mam przed oczami interfejsu nagrywając to, a te nazwy tego zdrowia jednego i zdrowia drugiego, one są dość po prostu podobne. Jedno się nazywa punkty zdrowia, drugie punkty życia, ale które jest które, to z pamięci mówię, nie jestem w stanie teraz wam powiedzieć. No ale tak, podejmujemy tą decyzję, czy to odnowić. Oczywiście nie odnawia też wszystkich punktów, ale powiedzmy odnawia tam jakąś ich częściową pulę dla całej drużyny. No i decyzja jest, tak? Czasami często zauważyłem, że opłaca się punkty pancerza odnowić, jeżeli drużyna generalnie ma pancerze strzaskane, dlatego że dzięki temu jednak te pancerze będą w kolejnych starciach więcej zatrzymywały damage'u. A jeżeli będziemy mieli strzaskane, to co z tego, że punkty zdrowia odnowiliśmy, jak pancerz, nie mamy na sobie pancerza, który będzie nas chronił, będzie zatrzymywał damage, tak? No ale z drugiej strony czasem jest tak, że pancerze są w miarę, a zdrowie jest z kolei u kogoś, zwłaszcza jednej czy dwóch postaci, jest uszkodzone, bo na przykład dostały one damage'em, który pomija pancerz i po prostu uszkadza od razu zdrowie. No więc tutaj decyzja. Do tego są jeszcze kapliczki od czasu do czasu, to jest większa rzadkość na mapie, które dają albo jakieś błogosławieństwa, albo na przykład pozwalają jednej z postaci odnowić to takie dogłębniejsze zdrowie. To się bardzo przydaje z czasem. Więc tutaj musimy tak naprawdę umiejętnie żonglować, przechodząc mapkę taktyczną, wykorzystaniem tych ognisk. Jeżeli jesteśmy w dobrym stanie, to nie zużywamy tych ognisk niepotrzebnie, tylko idziemy dalej i wracamy tam, kiedy po prostu potrzebujemy. Do tego jeszcze są na mapkach rozrzucone skrzynki i znajdźki, które dają jakieś tam przedmioty, artefakty po prostu. I jeśli chodzi o loot w tej grze, to jest też ciekawe rozwiązanie, bo
zdobywamy ten loot właśnie z takich różnych skrzyń rozrzuconych głównie, nie z postaci, które zabijamy, a właśnie ze skrzynek. I nie możemy go założyć w trakcie misji, tylko dopiero możemy go założyć po misji. Po misji jakby taktycznej jest takie podsumowanie, trochę mi się to kojarzy znowu, nie wiem, z serią chociażby UFO, ale tam można było w trakcie misji przecież zakładać rzeczy, natomiast tutaj nie można, z takiego czy innego powodu. I dopiero po misji jest podsumowanie, kasa, reputacja, przedmioty, trafiamy do swojego Camelotu i robimy przegląd naszych żołnierzy, wymieniamy sprzęty, rozdajemy punkty doświadczenia, różne umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Więc tak mniej więcej na tym polega jakby pętla rozgrywki. Ale tak jak powiedziałem, sama rozgrywka taktyczna, ona jest na tyle ciekawa, bo mamy te różne wskaźniki, mamy kwestię wykorzystania naszych umiejętności. Poziom trudności, ja gram na średnim poziomie trudności, to też na normalu tak zwanym. I powiedziałbym, że jest ok. To znaczy, na początku wręcz wydawało się troszeczkę łatwo, ale już teraz gram troszeczkę dalej, jestem i już czasami się zaczyna robić gorąco dla mojej drużyny. Poza tym będziemy zdobywać też w ogóle kolejne postacie, a na misję zazwyczaj zabieramy tylko 4. I to jest, no będziemy ich wymieniać, dlatego że będziemy czasami mieć właśnie zranionych żołnierzy, którzy nie nadają się do tego, żeby zabrać ich na misję, więc to troszeczkę znowu mi troszeczkę pewne rozwiązania z serią UFO lekko zalatują. I bardzo dobrze, bo to są dobre rozwiązania, to są dobre pomysły, żeby takie rzeczy stosować. Nie mieliśmy jeszcze gry w Dark Fantasy klimacie tego typu w takim świecie używającej właśnie takich rozwiązań walki taktycznej i zarządzania drużyną i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób nie przypominam sobie. I w zasadzie to chyba wszystko będzie, co chcę wam dzisiaj powiedzieć na temat King's Arthur Knight's Tale. Uważam, że to jest gra perełka, która nie rzuca się w oczy, jeśli chodzi o warstwę taką widoczną z zewnątrz, natomiast dla gracza, który lubi gry turowe, taktyczne, to jest naprawdę wyjątkowa gratka. To jest ja widziałem już dziesiątki gier turowych, taktycznych i ten gatunek tak raz trochę wraca, raz trochę nie wraca. W każdym razie na tle gier, które wyszły w ostatnimi laty, ta gra jest po prostu wybitna dla mnie. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze wszystko dla mnie jest w balansie. W przeciwieństwie do na przykład tej gry twórcy oryginalnego UFO Enemy Unknown. Boże, teraz mi wyleciało z głowy, jak ona się nazywa, natomiast grałem w to. Phoenix Point, o właśnie, to się nazywało Phoenix Point. Chciałbym kochać Phoenix Point, bo jakby cenię samego twórcę, ale klimat i w ogóle i mechanika, no generalnie mi się ta gra niestety nie podoba. Miałem do niej wiele podejść i nie dam rady po prostu w to grać. Klimat mnie odrzuca, jest mroczny, ale nie mroczny pozytywnie, tylko jest mroczno-nudny, mroczno-uciążliwy, a sama mechanika walki taktycznej, co prawda jest tam pewien twist, ale no nieciekawy. Z kolei nowe gry z serii XCOM, XCOM 1 i XCOM 2, fajne, ale trochę jakaś taka płycizna w nich w stosunku do tego, co mogłoby jeszcze być. I mam wrażenie, że King's Arthur Knight's Tale troszeczkę pogłębia pewne możliwości w stosunku do nowych XCOMów. Tak bym to ujął, naprawdę. Pod pewnymi względami po prostu ma się wrażenie, że gra jest trochę głębsza, że gra jest troszeczkę bardziej rozbudowana, że nasi żołnierze to nie są takie, wiecie, pionki, tylko że mają tych statystyk różnych, ciekawych i perków indywidualnych i tych sposobów po prostu interakcji ze światem, tego zdrowia, tego pancerza, tego wszystkiego. Po prostu jest to tak zbudowane, że ma się wrażenie, że to nie jest takie płaskie, że to nie jest takie
banalne. Także zdecydowanie polecam, jeżeli ktoś jest fanem gier taktycznych, turowych, to będzie się bawił przy tym świetnie prawdopodobnie. Ja się w każdym razie bawię doskonale, a warstwa fabularna naprawdę uzasadnia to wszystko i jak na razie jestem zaintrygowany, prawdziwie zaintrygowany światem gry, prawdziwie jestem zaintrygowany fabułą. Ciekawi mnie, jak to się rozwinie, ciekawi mnie, jakie będą wyjaśnienia tego, co się wydarzyło. Naprawdę jestem zainteresowany, zaciekawiony warstwą fabularną. Także to też coś, co od dawna żadna gra fabularnie mnie specjalnie już tak no, nie przykuła mojej uwagi bardziej. Dla mnie po prostu większość gier fabularnych obecnie trąci strasznym banałem i jak się już po prostu może jak się widziało dużo, to ma się wyższe wymagania, ale tak czy inaczej tutaj coś jest takiego na rzeczy, co daje poczucie ciekawego świata i ciekawych historii. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Łapka w górę pod filmem, jeśli się podobało i chcecie więcej. Czytam wasze komentarze i piszcie. To sprawia, że wiem, że nie jesteście botami. Wiem, że jesteście ludźmi i wiem, że warto od czasu do czasu nagrać coś nowego na kanale, co robię dla satysfakcji własnej w zasadzie, bo teraz jak widzicie rzucam coś rzadko, ale jak mam coś takiego wartego polecenia, co myślę, że może niektórzy z moich słuchaczy jeszcze nie znają, to po prostu polecam. To jest taka dla mnie działalność charytatywna. Lubię ludziom zrobić przyjemność, poleciwszy coś, co może im też również sprawić radość i tak po prostu misyjnie tutaj działam. Ale dajcie znać, jeżeli wysłuchaliście do końca, jeżeli się podobało, jeżeli jakieś fajne tytuły chcielibyście mi polecić. Chętnie rzucę okiem. Tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.